poprawia się, nic ze swoim życiem nie robi. Musi przyjść ojciec. Rozmowa rozgrywa się między ludźmi dorosłymi. Burcz jest po prostu niedojrzany. Niezdolny do dłuższej refleksji nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim zachowaniem. To dlatego musiał Jezus przejść. Bo mi życie wyrwało się spod kontroli. Nie byłem w stanie wziąć je w swoje ręce. To troszkę tak jak z nieuporządkowanymi pragnieniami człowieka. Wielu z nas ma pragnienie, by sobie polepszyć. Żyć możliwie najwygodniej, możliwie najprzyjemniej, na wyższym niż możliwy poziomie. Jest nas coś z tego. Co taki człowiek musi zrobić, aby żyć na wyższym poziomie niż tak naprawdę może sobie pozwolić? Bierze pożyczkę. Jedną, drugą, trzecią. Zaciąga wciąż nowe kredyty, bo już zaciągniętych nie jest w stanie oddać. I tak dochodzi do przepaści. Pozostanie mu rozpacz, bo nie ma jak długu spłacić. Jest po prostu niewypłacalny, jest po prostu bankrutem. My też, siostry bracia, chcemy niejednokrotnie sobie polepszyć, pożyć wygodniej, przyjemniej. Czy grzech? Nie jawił się wielokrotnie jako coś lepszego? Czy grzech nie jawił się wielokrotnie jako coś wspanialszego, wygodniejszego, piękniejszego? Jezus, bracia, cierpią. Tym samym spłaci mój kredyt, bo ja nie byłem w stanie tego uczynić. Jezus przyjął ludzkie ciało. Zawrócił z drogi wiodącej do przepaści, bo mi życie wyrwało się spod kontroli, bo ja straciłem nad nim panowanie. Skutkiem grzechu, siostry bracia, nie jest wcale wygoda. Skutkiem grzechu jest cierpienie. Nie da się pokonać grzechu, nie wchodząc w cierpienie. Tak jak nie da się wyciągnąć rannego człowieka z jakiejś rozpadliny skalnej, nie czyniąc akcji ratunkowej właśnie w tej szczelinie, nie wchodząc do niej, nie doświadczając dziwne, brudu, różnych niewygód, otarć ran. Bólu nie pokonuje się zadając ból. Na krzywdę nie odpowiada się krzywdą. Na zadaną ranę nie odpowiada się ranius. Bo wtedy jest jeszcze więcej ból, jest jeszcze więcej krzywdy i jest jeszcze więcej rany. Zło można pokonać tylko dobrym. Dokładnie to, co pisał się Pan. Zło dobrym zwycięża. Krzywdy trzeba cierpliwie znieść, urazy narobić, rany przebaczyć. Wiem, to wszystko jest cholernie trudne, bolesne, ale inaczej po prostu się nie da. Grzech nie zwalcza się grzechem. Siostry bracia, procesja dzisiaj do kaplicy wchodziła w idealnej ciszy. Po raz pierwszy i jedyny ciąg roku nie śpiewa się pieśni na wejście. Jest to bardzo wymowne. My do tej kaplicy wchodzimy. Dlatego wchodziliśmy w ciszy. Bo niczym nie mogliśmy się pochwalić i nie możemy się pochwalić. Siostry bracia, skutkiem naszego grzechu było i jest cierpienie. A grzech można pokonać jedynie wchodząc w cierpienie, znosząc je z godnością, bez chęci zemsty. Tak jak uczynił to Jezus. Siostry
tysiąclecia, to był nasz grzech. I to powinno być nasze cierpienie. Podczas męki Jezus daje nam światło, jak mamy się zachować, co mamy zrobić, gdy przyjdzie ewentualne cierpienie. By to zobrazować, by to lepiej zrozumieć, może zobaczcie i posłuchajcie sami.
Amen.